Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Oj, widzę, że zajebiście mnie słychać. Czekajcie chwilę. Dobra, już wszystko. Git. Cześć, Rekusia. Cześć, Spajkusia. Witam was serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo zmiana line-upu. Miał być The Last of Us, ale ze względu na to, że na PlayStation, tym specjalnym wydarzeniu, pojawiła się możliwość zagrania w grę od Konami, a dokładnie z Silent Hill, krótka wiadomość, postanowiłam, że odejdziemy od line-upu i zagramy w tą grę. Zaplanowałam The Last of Us, ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy dzisiaj będzie, bo wszystko zależy od tego, jak długa będzie ta gra i czy będą zagadki logiczne. Jak będą logiczne, to będzie problem. I też ważna sprawa. Jest to gra opowiadająca o trudnych zaburzeniach, o jakby tym, jak ważna jest pomoc psychologiczna, więc jeśli ktokolwiek z was poczuje się podczas tego streama niefajnie, to polecam zakończyć go. Ja się nie obrażę, bo no wiem, że to jest Konami. Konami robi świetne gry. Oczywiście, jeśli chodzi o serię Silent Hill itp., więc wiem, że oni dowiozą materiał. Nie wiem, czego się spodziewać w tej grze, ale możecie być pewni, że będzie grubo. Pytanko, czy gierka nie jest za cicho i czy ja nie jestem za cicho? Jak wam dzionek minął tak w ogóle? Ja sobie będę popijać. Jak ci się, Rekusia, podoba mój głos? No i zajebiście. Poczekamy sobie jeszcze chwilę, zanim zaczniemy. Osobom z YouTube'a dzięki za oglądanie. Zapraszam, by zostawić komentarz, łapkę w górę dla zwiększenia zasięgów. No tu będzie inaczej. Najlepiej słuchać na Xboxie. Już to sprawdziłam. Słuchać dużo lepiej na Xboxie. Tutaj jest dobrze. Uważam, że jest lepiej. Ale na Xboxie urywa audio. To wam mogę powiedzieć. Jeszcze spróbuję na następnym streamie połączyć się nie przez USB-C, a przez jacka. To powinno być jeszcze lepiej. Chyba. Ja mam dzisiaj, słuchajcie, tak, jedzonko w postaci jogurtu, borówek i owsa, do tego szałwie i tutaj i wody pełno, bo dzisiaj będzie długi stream, więc muszę się zabezpieczyć. Nie, nie jest tak źle już, żeby jeść kisiel. Zaraz zaczynamy. No, także ten. Nie słyszycie żadnych szumów z otoczenia? Świetnie. I dobra, no to zaczynamy. Nie ma co przedłużać, bo jestem mega ciekawa. Napaliłam się strasznie na tą grę. Już wczoraj chciałam zacząć. I tu ważna sprawa. Jeśli uważasz, że grozi ci lub samo. Zwróć się o poradę medyczną lub profesjonalną, leczenie lub wsparcie ekspertów w dziedzinie
pewnych aspektów. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, skontaktuj się z lokalną infolinią lub szpitalem. Jeśli zauważysz w swoim otoczeniu kogoś, kto wydaje się mieć takie problemy, spróbuj z nim porozmawiać. Jeden odważny krok może uratować życie. I tutaj będę troszkę luzowała ze śmiesznymi jakimiś historiami, kiciami, kociami i tak dalej. No bo nie chcę naśmiewać się z problemu, bo jest to poważny problem. Chcę, żeby ten stream był poważniejszy. Jak przyjdziemy do The Last of Us, no to wtedy pokażę swoją prawdziwą stronę. A na razie chcę pokazać, że szanuję ten temat i zachować się profesjonalnie w świetle tego, co możemy w tej grze zobaczyć, bo nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie tak hardkorowo, jak myślę, ale to Konami. Witaj, Feru. Zaczynamy. Czekaliśmy na ciebie z rozpoczęciem. Cześć, Wemi, witaj serdecznie. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Chcę ci coś pokazać. Możesz przyjść do willi? Oh, yeah. Maya told me to come here. Szukajmy na ścianach jakichś wskazówek. W ogóle wygląda to tak, jakbym została porwana. Jestem sama z telefonem. Dobrze, że chociaż mam telefon. W ogóle graficznie już mi się podoba. Zobaczymy, jak dalej. I w ogóle to światło z telefonu. O kurde. Jakbym była w jakimś nieużytku. This model. Is it this building? Aferu. Mam nadzieję, że nie będzie zagadek logicznych. Zero nadziei. Patrzcie, jak to zabawa słów. Miasto nadziei, ale tu jest dopis no hope. Bez nadziei. Ale jazda. Kattenstadt, miasteczko o długiej historii, prężnie rozwijającej się twierdzy granicznej. Oj, poczekajcie. W ostatnich latach dwudziestolatkowie zaczęli stąd masowo wyjeżdżać, budząc zaniepokojenie. Celem tego zakrojonego na szeroką skalę projektu jest odbudowa Kattenstadt i przywrócenie mu dawnej świetności z pomocą chińskich firm inwestycyjnych. Tematem przewodnim jest rewitalizacja opuszczone nieruchomości wybudowane przez japońskie korporacje w 2008 roku od dawna stanowią problem, ale zmieniając ich przeznaczenie
Możemy znacznie obniżyć koszty i lepiej zrealizować naszą wizję nowego Kettenstadt. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Piwko. No, od razu pomyślałam o tobie, Feru. Ferusien. Plany odbudowy Kattenstadt spotkały się z kolejną poważną przeszkodą, ponieważ niestabilność spowodowana pandemią zmniejszyła zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Poprzednie plany rewitalizacji miasta nie zostały zrealizowane ze względu na niestabilność monetarną spowodowaną globalnym kryzysem finansowym w 2008 roku, który zmusił do ponownego rozważenia planu zaangażowania japońskich korporacji i instytucji finansowych. Dwie próby odbudowy i dwie porażki spowodowane niefortunnymi okolicznościami zewnętrznymi, Kettenstadt ma trudności z wyjściem na prostą oraz ze wzrostem bezrobocia. Rada Miejska rozważa sposoby ożywienia gospodarki poprzez przyciąganie w te rejony wykwalifikowanych ekspertów, ale jak dotąd nie wdrożono skutecznych środków. Czyli miasto, które straciło po pandemii. Hello, Strixy, witaj, kopelat. Where are you, Maya? Oczywiście zamknięte, no bo jakżeby inaczej. Nie wiem, czy to młodzież się spotyka po prostu w tym miejscu. Bez wyjścia. Szukajcie tutaj znaków, bo może być tak, że później czegoś nie będziemy rozumieć, a się okaże, że jednak to było proste. Że tu gdzieś było. Cześć, Kakao! Cześć! Cześć wszystkim! Zawiadomienie o wstępnym spotkaniu do wszystkich mieszkańców willi. Po ostatnich wiadomościach otrzymaliśmy wiele zapytań o zarządzanie tym budynkiem. W związku z powyższym chcielibyśmy zorganizować spotkanie, aby bardziej formalnie wyjaśnić nasze zasady. Mam nadzieję, że znajdziecie czas na uczestnictwo. Czyli typowa... Wchodzimy tu. 202 pokój. O, smacznej pizzy salamo. Zamówiłeś do domu, czy poszłeś gdzieś sobie pojeść? Co tu jest napisane? Repaint it all. Where we paint. A, zamalujmy to wszystko. Co tu jest? Crash chyba napisane. O Boże, lalki. O, fu, tu są za dobrze oddane. Nie. Don't be... Co? Nie mogę się doczytać. Nie bądź... Hama ma... A, nie bądź manipulantem. Co? A. Believe. A, dobra. Nie bądź manipulantem. Żyj według swoich zmysłów. Dobra. Sick. Chory. Out. Dobra. Dobra, smacznego szpajki. No nie? Co my tu mamy? Dobra, jakiś tutaj... Smacznego wszystkim jedzącym. Cześć, Scotty, smacznej pizki. That's Maya's signature. She's amazing. Ciekawe, kto to jest. Ha? O! The city is a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. Dziwna się wydaje ta Maja, trochę. Taka jakby... Nie wiem, jakoś tak. Coś chyba...
Z nią będzie Don't ciekawego. worry about what people think. Be proud. To się napij, kochana Inki, napij. Ja piję szałwie. How could I ever be proud of myself? Jest super. No dobra, mamy tu ją. A. Do stworzenia graffiti wystarczy farba w sprayu pusta ściana. W Kattenstadt ściany pewnego konkretnego budynku mieszkalnego są płótnem dla kilku artystów, którzy codziennie tworzą w nim nowe dzieło. Swoje prace zaprezentuje tutaj gwiazda mediów CB. Biorąc pod uwagę jej zamiłowanie do kwiatów, to oczywiste, że podpisuje się jakoś CB, co jest skrótem od Cherry Blossom, czyli kwiatu wiśni. Sztuka CB stale podbija serca młodych, więc zwróciliśmy się do niej o komentarz. Nie odrywając oczu od swojego nowego dzieła, powiedziała: pokazuję tylko, co te dziewczyny czują w środku, ale nie mogą pokazać na zewnątrz. Jeśli ktokolwiek czuje związek z dziewczyną ze sztuki, jest tak prawdopodobne dlatego, że doświadcza tego samego. Okej. Okej. Szałwia jest pyszna. Ja lubię, nie, serio lubię. Z reguły pukałam nią usta, ale teraz ją czasem popijam zamiast herbaty i powiem wam szczerze, że jest spoko. Świetnie działa na trawienie, na śluzówkę. Polecam. Przy dietce idealna. Nie wiem, ja chyba mam stąd wyjść. Nie wiem w sumie. Co tu jest napisane? Wszystko w porządku, Emily? Śpisz? Śpisz wciąż? Wybacz, jeśli cię obudziłam. Nie widziałam cię wczoraj w pracy. Wciąż źle się czujesz? Bierzesz leki? Wybacz za spóźnioną odpowiedź. Zaspałam? Nie martw się o tym, jak się czujesz. W porządku, w końcu mogę trochę odpocząć. Nie chciałam cię przestraszyć, ani nic takiego. Nie martw się, tym wszystko gra. Wciąż jestem trochę zmęczona, ale niedługo wstanę. Nie, nie boli. Właśnie piję ją, żeby było dobrze. I jest dobrze. Mogę w sumie powiedzieć, że w końcu normalnie wiem, że żyję. Jeszcze czasem, może inaczej, o Jezu. Nie mam żadnych bóli, wszystko jest w porządku, więc robię to po prostu dla siebie, żeby się oczyścić. Wiesz co, Skodi? To jest całkowicie nowa gra, która wyszła w dzień tej prezentacji PlayStation. I jest to całkiem nowa wersja Silent Hill, która jeszcze nigdzie nie była grana. Dostępna tylko na PlayStation 5. Za darmo. A, nie, nie boi, bo źle przeczytałam. Krzywdzenie, zaniedbywanie dzieci w Kattenstadt. Niedawne badanie statystyczne wykazało, że wskaźnik krzywdzenia dzieci w Kattenstadt w zeszłym roku był prawie dwukrotnie wyższy niż średnia w innych rozwiniętych krajach Europy. Uważa się, że przyczyną są niedawne problemy gospodarcze i wynikające z nich ubóstwo. Ciekawa jestem, o jakim mieście oni tak naprawdę mówią. Bo wydaje mi się, że to dotyczy pewnych grupy miast, których nie mogli wskazać z nazwy, mi się wydaje. Chyba, że rzeczywiście jest takie miasto. Może być takie miasto. Chociaż z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby ryzykowali i wprowadzali takie miasta, bo no to byłby słaby PR dla tych miast mimo wszystko. Jeju, ale to wygląda strasznie.
Antydepresanty, co my tu mamy? Co to są za nazwy? Zobaczcie te nazwy. Czy kojarzycie je? W sensie, czy takie rzeczywiście występują? Czy to są po prostu jakieś takie ich nazwy, żeby... Morcops. Tak, APAP. Ale dużo tego. No, chyba ten. Ale to wygląda trochę jak łóżko osoby w depresji. Znaczy, inaczej. W sensie... Jakby ta osoba przyjmowała antydepresanty, żeby wstać z łóżka. Może tak. Tylko dlaczego to jest takie szare i wydaje się brudne? Chyba, że to po prostu to światło. O, kibelki. To, co lubię najbardziej. Co to są? To są... kararuszki. Fajnie oddane. Zajrzymy do kibelek. Ale kibelek dawno nie... O, kurde. Nie, nie rób tego, nie rób. Jakby przypomina sobie? Ciekawe. Coś napisane. Jakby mi coś teraz wyskoczyło, to chyba bym się obsrała. A co u ciebie, Anito? Co? Nie wyglądałaś ostatnio zbyt dobrze. Wszystko gra. Nie musisz się o mnie martwić. No cóż, i tak będę. Biorę leki. Leki są w porządku, ale co z terapią? Szczerze mówiąc, to niewiele zmienia. Rozmawianie z dorosłymi nie pomaga. Niektóre osoby z naszej klasy trafiły do szpitala. Nie musisz przechodzić przez to sama. Wiem, dam znać, jeśli będę czegoś potrzebować. A ci goście na to zasługiwali. Mają wyrzuty sumienia. Wszyscy. No, zaczyna to się już trochę spajać wszystko. Czyli okej, czyli wiemy, że główna bohaterka, czyli ta dziewczyna, najprawdopodobniej ma depresję zaawansowaną dość. I stąd... I tutaj być może nawet się okalecza w jakimś stopniu. Tylko pytanie, czy jest to historia jej, czy kogoś jej bliskiego. Na razie wygląda na to, że to jej historia. Ale zobaczmy, jak to będzie dalej. Maya? Tak jakby możliwe, że jej chata. Tak by jej wizja tego, w czym żyje. Nie wiem. Ja nic nie wiem. Ja pierwszy raz to gram, nikt nie grał, jeszcze nawet solucji nie ma na necie. Dopiero wczoraj pierwsi streamerzy w to grali. Boże! O kur! Po co się obracałam? Zasada numer jeden, nie obracaj się. Tak, dokładnie. To jest gra od samego początku.
Chcę ci coś pokazać. Możesz przyjść do willi? Jesteś już? Jestem w studio. Maja? Tu już jest jakiś potwór. Wszystko okej? No, ten potwór był bardzo Silent Hillowy. Bardzo. Ciągłe samobójstwa nastolatków w niesławnym budynku. Podupadły kompleks mieszkaniowy w Kettenstadt stał się znany z nastolatek, który praktycznie każdego roku skaczą z jego dachu. Mimo powtarzających się wydarzeń, budynek opuszczony po ogłoszeniu upadłości przez dewelopera zarządcę pozostaje łatwo dostępny. Młodych i bezrobotnych nie odstrasza jednak ponura reputacja budynku, ponieważ wielu nadal go odwiedza. A młodzi artyści graffiti tworzą w nim swoje dzieła. Tymczasem obawy mieszkańców o bezpieczeństwo wciąż rosną. Czyli widzicie, kojarzy mi się historia pewnego mostu, z którego ludzie notorycznie skakali. I to chyba było w Japonii, nie? Był taki most samobójców. Jakoś to się nazywa most albo o, no, no tak, tak. Wiedziałam, że w jakimś dużym państwie. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Tak, las, ale nie było jakiegoś budynku też? Na pewno oni bazowali na czymś. Więc wydaje mi się, niekoniecznie w Japonii, ale gdzieś taki budynek myślę, że był. Dobra, wygląda na to, że musimy stąd wyjść, chociaż ja bym stąd nie wychodziła. Monster. It's gone, right? Where is the studio? Mi się też kakao nie śpieszy z levelem. Ja chcę się rozkoszować tą grą, a nie przechodzić i robić 5 postaci po setny level. A potem będzie płacz, że nie ma kontentu w Diablo. Jak wszystko w 2 tygodnie zrobione. O, już się robi mgła. Ta mgła jest bardzo specyficzna dla serii Silent Hill. To jest coś, co ją buduje. I co więcej, nie wiem, czy wiecie, ale Silent Hill jest miastem fikcyjnym, ale bazującym na prawdziwej historii miasta gdzieś w USA, z tego co kojarzę, gdzie taka mgła cały czas się utrzymywała. Ze względu na to, że mieli kopalnię pod ziemią i ta kopalnia zapaliła się. I że to była kopalnia węgla, a składu tego węgla było dużo, to niestety nie dało, jakby nie da się ugasić tego, co jest pod ziemią. Dlatego tam dalej gotują się skały w tym miejscu. I tak dalej. Nawet urbeksy o tym robiły materiał. Dokładnie. I co więcej, rzeczywiście, jak wyjdziecie na zbocze, to tam są takie dziury w ziemi i one parują, tak jakbyście ognisko po prostu zapalili. To jest fascynujące. Po streamie znajdę gdzieś ten odcinek i wrzucę na Discorda, żebyście sobie obejrzeli. No, dokładnie. Więc to było motywem przewodnim powstania Silent Hilla. Maja, I hope
Okej, okay, czyli my szukamy Mai. Tylko pytanie, czy to Maja ma problem, czy my? Mają wyrzuty sumienia. A swoją drogą, myślałaś coś więcej o dalszej nauce? Nie dam rady. Nie musisz decydować od razu. Więc jeśli pójdziesz na studia, już więcej nie wrócisz. Nie ma szans, będę wpadać w odwiedziny. Rodzice nie daliby mi spokoju, gdybym nie wracała do domu w przerwach od nauki. W każdym razie rozważ pójście na uczelnię, dobra? Mówiłam już, że nie mogę. To nie dla mnie. Nie przepadam za nauką. Mówiłam, że ci pomogę. Nie martw się, nic nie zrobię. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym się dostała. To nieprawda, jesteś dla siebie zbyt surowa. Bądź dumna z tego, kim jesteś. Chwila, a co z tymi rysunkami, które mi pokazywałaś? Mogłabyś pójść na zajęcia za sztuki. Może dostałabyś po tym jakąś pracę? Nie jestem Mają, okej? Only doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Maya, are you here? Is this your studio? Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life. So full of life. Maya? Why won't she reply? Where are you? Am I going crazy? It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers. Followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Wow, sexy! Loving it. No bo wyciszam się, jak ona mówi, żebyście mieli tutaj z fabułą. Ale widzę, że mały niedźwiadek że dodaje foty. No sexy stuff, no followers.
Tak, bo nie chcę tutaj przeszkadzać w odbiorze, bo to jest mocny ładunek, dlatego sama chcę rozumieć tą grę. Tylko trochę inaczej ją komentuję niż zazwyczaj. Okej, okay, czyli sama sztuka się nie sprzedaje, traci followersów. I'm sorry. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad. I guess I haven't accepted Maya's death yet. Huh? Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Oh, fuck. Maya's really dead? Czajcie to? Czyli zapewne to się wydarzyło wcześniej i ona jakby nie radzi sobie z odejściem Mai. Ja już mam milion rozkmin. Zobaczymy, jak to wyjdzie na końcu. Znajdź to. Ale to jest ciekawe. No, historia zaczyna się zazębiać powoli. Chyba będzie zaraz coś tutaj. Oj, chyba mnie coś będzie goniło. Jezus Maria! Ja pierdzielę. Otwieraj się! Kurde! Ja pierdzielę, naprawdę się wystraszyłam. Cześć, Mruczek. Oczywiście każdy potwór w Silent Hillu miał odzwierciedlenie jakby jako alegoria w życiu danego problemu, danej sytuacji, danej historii. Dlatego tak mi zależy na dwójce, żeby sobie przypomnieć ją i przeżyć ją już jako dorosła kobieta, która jakby ma większe doświadczenie życiowe niż ten dzieciak, który tą grę przechodził.
Villa? Ja w ogóle myślałam, że ja już przeszłam tą grę, a widzę, że... Okej, bo bym skończyła streama jeszcze. Znalazłaś to? Czyli co? Nie odnajdziesz, dopóki tego nie znajdziesz. To naprawdę ty, Maja? Nie odnajdziesz, dopóki tego nie znajdziesz. Maja nie żyje. Nie jesteś nią. Nie odejdziesz, dopóki tego nie znajdziesz. Kim jesteś? Nie odejdziesz, dopóki tego nie znajdziesz sama. Powiedz mi. What the fuck? Cześć, Tygrys, witaj. Oczywiście, Konami na pewno dało tutaj sporo nawiązań. Także jak najbardziej. Tylko ja teraz staram się patrzeć na to jako laik. Nie szukać tych nawiązań teraz. Poza tym będę szczera. Ja też mało Silent Hill 2 pamiętam. Ja pamiętam mniej więcej, co się działo, ale na przykład The Room nie grałam w ogóle. Grałam w tą jedynkę i też mam bardzo małe wspomnienia z nią. Pamiętam potwory, pamiętam pewne miejsca, ale nie pamiętam szczegółów fabularnych. I w Silent Hill 2 też mało pamiętam. Więc ja niestety nie będę w stanie wyłapać tylu nawiązań za jednym razem. Jedyne, co mi się rzuca, to motyw szukania, który w Silent Hill jest bardzo popularny i praktycznie... A nie, czekajcie, wyszliśmy. I praktycznie... No, występuje już od pierwszych części. Chyba od pierwszych. No, na pewno od dwójki bądź jedynki, jak szukamy żony. Nie no, tu już byliśmy. Okej, tego nie trzeba tłumaczyć. What? Who would do this? I myślę, że z czasem będziemy wiedzieli, dlaczego ona sobie to zrobiła. Dobra, czyli trzeba chodzić znowu po tych pokojach, w których byliśmy na początku. Przed skokiem z początku i zobaczymy dalej. Okej. Okay. Jakoś bardzo niepokojąco to wygląda. Wait, it's back on. How could somebody do this? A, dobra, czekajcie. Co za kicz, no pięknie, więcej osób z pokręconymi poglądami. Twoje dzieła są do niczego. W życiu nie widziałem nic gorszego. Jezus! Okej. I tu mamy kąt widzenia. What's this? Po tym, co się tu stało ostatnio, to nie za bardzo chcę tu wchodzić. Jestem też ciekawa, ile ta gra będzie miała godzin, bo mi się wydawało, że to będzie taka króciutka wiadomość, a z tego, co widziałam, to ludzie po 6 godzin w to grali, więc ciekawe, ciekawe.
We mgle mediów społecznościowych, samotność i lęku nastolatków. Wszystkie nastolatki, z którymi przeprowadzono wywiady, powiedziały, że wstydzą się ryzykownych selfie, które zamieszczały w internecie. Twierdziły również, że odczuwały niepokój, że takie zdjęcia nie zostaną polubione. To, co łączyło wszystkie dzieci, to wyjątkowo niska samoocena. Im większy był ich niepokój i mniejsza pewność siebie, tym wyraźniejsze było ich zapotrzebowanie na pozytywną uwagę. Poczucie spełnienia, którego doświadczały po otrzymaniu polubienia online, jest dla dorosłych trudne do zrozumienia. Co więcej, nawet gdy zostały docenione, nastolatki nadal nie potrafiły postrzegać swoich działań pozytywnie i szybko powracały do rozpaczy, szukając więcej uwagi, aby wypełnić pustkę. Nastolatki, które nie są jeszcze dojrzałe psychicznie, ryzykują doświadczenie tego toksycznego poszukiwania walidacji. Dobra, czyli tutaj mamy... Widzę, że na razie się kręci dużo wokół internetu. Aha, dobra. No to zobaczmy, to jest, mamy to. Już patrzmy. Ta Meli. This is just like before. Wybacz za spóźnioną odpowiedź, zasnęłam. Dobrze się czujesz? Na tyle dobrze, by wyjść z łóżka. Wybacz, że nie byłam dobrą przyjaciółką. No więc, czy Maja naprawdę nie żyje? Dlaczego o to pytasz? Odpowiedz, proszę. Ja też wciąż nie mogę w to uwierzyć. Chciałabym, aby to było kłamstwo. Wszystko wydawało się być w porządku, nim to się stało. Czyli Maja naprawdę nie żyje, tak? Wszystko w porządku, Anita? Wysypiasz się? Powiedzmy, biorę bardzo dobre leki. Leki są w porządku, ale co z terapią? Szczerze mówiąc, to niewiele zmienia. Maja powiedziała nic? Maja nic ci nie powiedziała? Nie, ciągle gadała tylko o jakiejś książce, które niedawno przeczytała. Mimo to czuję się winna tego, co się stało. Nawet jeśli... Nic mi nie powiedziała. Powinnam się domyśleć, że coś jest nie tak. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You write in a really flowery, passionate way. I can't wait to read more. Cześć, cichoszka, witaj. Letters. Powiem, że tutaj fajne cieniowanie. Ogólnie co sądzicie o grafice tutaj? Bo mówią, że użyli najnowszej technologii, aby tutaj stworzyć ten świat. Ale brudne okna, jak u mnie w chacie. Trzeba umyć w końcu. Tu mamy jakąś porcelanę, jakiś ten.
wonder what those guys are talking about. Fortune telling? A lot of people are getting into that, huh? You don't believe in that stuff? Well, I think there's something real about it. My great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother. Guess you can predict other people's futures. But not your own. Wybaczcie, poszłam na chwilkę za potrzebą. Wykorzystałam moment filmu. No właśnie, nie wiem. To są chyba origami. Z pewnością origami. Czy tam cichoszka, w ogóle słychać w ciebie? I to w ogóle wygląda jak taki ołtarzyk na pewno, bo widzę tutaj komendy, że tak powiem. Coś jak było w tym Ghostwire Tokyo. Szkoda, że nie znam japońskiego, bo z chęcią bym się dowiedziała, co tu jest napisane. Zobaczmy tu. Legenda o czarownicy z Kettenstadt. Ci, którzy wierzą w czarownicę z Kettenstadt, Boże, połamie sobie ten język, praktykują podobne rytuały, co współcześni Wikianie, jak modlitwa, obfite żniwa i kult bogini. To, co wyróżnia tę praktykę, to połączenie obyczajów zachodnich i wschodnich. Jeśli chodzi o to, co doprowadziło do mieszania się obyczajów, istnieje pewna dość kreatywna teoria. W czasach wspólnych wysiłków japońskich i niemieckich przedsiębiorców i robotników w latach 30. XX wieku, mających w celu wspieranie wzrostu gospodarczego i dobrobytu, nastąpiła wymiana wierzeń kulturowych, dająca początek wierze w czarownicę. Dobra. No to dobra, czyli Wika. Połączenie Wiki z takimi buddyjskimi schematami. Dosyć japońskimi bardziej. No, buddyjski, japoński. Co tu mamy? Co tu mamy? Podupadły kompleks. A, dobra, to już chyba wiemy. O, a propos tarota. Kiedyś mnie to interesowało. Co my tu mamy? Jakie to są figury? Zaraz. Śmierć chyba widzę. Wisielec. Słońce. Na górze mamy... Kurde, słabo widać. Słońce. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Dziewiątka? Słońc? Tu mamy... Diabła? Chyba? Diabła? Tutaj mamy... Kurde, nie pamiętam. Czekajcie, to jest podpisane, ale to jest bardzo, bardzo... Nie można... A może można? To... Ta, diabuszka stawia dla przyjaciół. Jeśli chcesz jedzenia, zrób co mówię.
To trochę brzmi jak jakiś zatarek z... Może z rodzicami? W kulturze japońskiej od dawna istnieje poczucie piękna w poświęceniu, czego najlepszym przykładem jest harakiri, samobójstwo przez rozcięcie żołądka. Odebranie własnego życia było w tym wypadku symbolicznym oczyszczeniem siebie oraz świata ze swoich występków. Ta koncepcja może być myląca dla wielu mieszkańców Zachodu, ponieważ młodzi ludzie błędnie zakładają, że Japończycy tęsknią za pięknym sposobem na śmierć. Współcześni Japończycy nie postrzegają już jednak samobójstwa w tak pozytywnym świetle. Życie, które cenią, nie jest biologiczne, ale raczej społeczne, gdzie śmierć jest niezbędna, aby to życie chronić. A nie, poczekajcie, już tu byliśmy. Byliśmy tu, okej. Okay. No nie, musimy stąd wyjść. No, będzie ta baba mnie pewnie gonić. Tu byliśmy. No, trzeba iść do przodu. Trash room? Co to jest? Znaczy, wiem, co to znaczy, ale... Co to? To wszystko twoja wina. Wszystko. Jesteś bezduszna. Ukradłaś mi jedyną przyjaciółkę. Moje miejsce na tym świecie. Wszystko. I nawet cię to nie obchodzi. Nawet dla ciebie jestem niewidzialna. Strasznie cię nienawidzę. Nie jesteś utalentowana. Nie jesteś wyjątkowa. Nazywasz ten kicz sztuką? Pojawiłaś się znikąd i zniszczyłaś wszystko. Odejdź, 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 odejdź. Wynoś się z mojego życia, ty świrusko. Hmm. 207 pokój. Tu chyba nie byliśmy. A nie, byliśmy tu. Deutschland Medical University School of Medicine. Powinnam to bardziej czytać po niemiecku. Szanowni studenci pierwszego roku, witamy na Deutschland Medical University. Nasza uczelnia została założona w 1709 roku i jest jedną z najstarszych, najbardziej szanowanych instytucji w Europie. Jej najnowocześniejsze zaplecze badawcze z niecierpliwością czeka na wasze przybycie. Szczegóły wprowadzenia 24 września 2021, 11:30, 13:00, główna sala wykładowa School of Medicine. Prosimy nosić maseczki podczas uczestnictwa. This is for the college Amelie wants to go to. Anita, masz chwilkę? Pewnie, co tam? Wydawałaś się ostatnio trochę nieobecna. Jeśli coś cię trapi, możesz mi o tym powiedzieć. Dzięki, wszystko gra. Wybacz, że to poruszam. Nie chcę być wścibska. Jasne, nie ma sprawy. Powinniśmy się wkrótce wybrać na wspólne zakupy. Mam wrażenie, że od wieków nie wychodziłam z domu. Poza tym przyjeżdża mój brat. Aha, no tak. Wszystko okej? Tak, po prostu będę go próbowała unikać na tyle, na ile się da. To co z tymi zakupami? Znajdziemy ci coś ładniutkiego. Nie trzeba, nie przepadam za tłumami. Poza tym na mnie nic nie ma, wygląda ładnie. Nie mów tak, jesteś za siebie zbyt surowa. Nie brakuje ci urody, musisz tylko znaleźć odpowiedni ubiór. Dobra, Rekusia, wiem, że tego wiedziałam, że się zaśmiejesz. Kurde, ale zmarnowany potencjał srej taśmy. Niedopuszczalne to jest. Grudnia 2020.
Nie mogłam się uczyć, odkąd mój brat wrócił do domu na święta. Jest miły i nie przeszkadza mi w nauce ani nic, ale nie mogę znieść, jak się na mnie gapi. Wiem, że wtedy pewnie tylko sobie ze mnie żartował, ale od tamtej pory się go boję. Sprawiło to, że nienawidzę każdego faceta, który na mnie patrzy. Nie mogę uwierzyć, że inne dziewczyny chodzą po szkole i po mieście z tak bardzo odsuniętym ciałem. 21 luty 2021. Myślę, że w końcu odnalazłam swój rytm sztuki. Moje oceny są naprawdę dobre. Martwi się jednak, bo moi rodzice ostatnio bardzo się kłócą. Dzisiaj znowu na siebie wrzeszczeli. Zapytałam mamę dlaczego, ale nie chciała mi odpowiedzieć. 11 maj 2021. Już prawie, jutro test. Mama powiedziała mi, że powinnam być z siebie dumna, ponieważ tak ciężko pracowałam, więc czuję się świetnie. Nie jest moją prawdziwą mamą, ale wiem, że mnie kocha, a ja kocham ją. Mamo, jutro zdam ten test, zarówno dla ciebie, jak i dla taty. Co tu jest napisane? Not try. Ojej! Sama gościu. Ale się całują tutaj na czacie, no. Całujcie się wszyscy. ZBK. Jak mój laptop do szkoły na tym, na studiach. Boże. 17 październik. W końcu skupiam się na nauce. Więc myślę, że może zerwę nockę. Nie będzie to zbyt dobre dla mojej skóry. Jest słyszę, jak ludzie nazywają mnie trolem i kujonem. Ale nie obchodzi mnie to. Muszę dostać się na uczelnię w mieście. Mama i tata liczą na to, że dobrze sobie poradzę. Sprawią, że będą dumni, dostając się w wymarzone miejsce. No dobrze, czas zakuwać do rana. 9 listopad. Tata mówił dzisiaj o planie odbudowy miasta. Zamierzali wykorzystać mnóstwo funduszy z Chin, aby zmienić miasto w coś lepszego. Ale wszystko zostało anulowane przez COVID. Było miło, gdyby by to przeszło, ale jakoś nie mogłam sobie tego wyobrazić. Nawet gdyby wszystko się ułożyło, nie w tym miejscu. Nigdy nie było w nim nic specjalnego. Nie ma tu nic do roboty. Budynki są stare, to zwykła dziura. Moja przyszłość jest w mieście, gdzie czeka na mnie studenckie życie. Wszystko zależy od mojego egzaminu wstępnego w przyszłym roku. Muszę się stąd wydostać, zanim wróci mój brat. Okej. Oh yeah. Haba. Haba. It won't open. Okej. Skoro nie mogę otworzyć, to znaczy, że gdzieś tu jest miejscowa do wyjścia. Albo tutaj jeszcze mnie nie było. 24 sierpnia. Dostałam dzisiaj pocztą kilka materiałów z mojej wymarzonej uczelni. Będę studentką pierwszego roku. Jestem taka szczęśliwa. Nadal nie mogę uwierzyć. Mamo, tato, zamierzam włożyć w naukę całą moją duszę i być najlepszą córką na świecie. Dziękuję wam za wszystko. 22 września. Mama i tata krzyczą na siebie. Mówią o bankructwie. Czy wszystko nie miało się udać bez tego planu odbudowy? To pewnie oznacza, że nie mają pieniędzy, prawda? Czyli nie mogę iść na studia. Cała ta ciężka praca poszła na marne. Nie ma mowy, nie zostawiaj mnie, mamo. Nie mogę tu zostać, nie mogę tu utknąć z moim bratem. 23 września. Mama właśnie wyszła. Kazała mi zejść z drogi. Muszę się stąd wydostać. Chcę zniknąć. A gdzie bym poszła? To wszystko to tylko zły sen. To wszystko to tylko zły sen. To wszystko to tylko zły sen. Amelie hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Patrzył na... Aha! Czyli ten brat też w stosunku do niej był... Zaczynam się tu myśleć.
Młoda studentka znaleziona martwa. Możliwe samobójstwo. 25 września. Około godziny 10 w dniu 24 września miejscowy mieszkaniec zgłosił, że widział 18-letnią uczennicę liceum spadającą z dachu budynku mieszkalnego w Kettenstadt. Dziewczyna została przewieziona do szpitala, ale 2 godziny później stwierdzono zgon. Według pracowników szkoły dziewczyna była zrozpaczona, że nie mogła pójść na studia z powodu kłopotów w domu. Nie znaleziono żadnej notatki ani pamiętnika, lecz policja nadal uważa, że jej śmierć może być samobójstwem. Amelie is not like this, though. Right? Zaśpiewałabym wam, ale to nie jest dobry moment. Ale będziemy sobie śpiewali na kolejnym streamie. Co my tu? Nie, no, a który serial? Ten serial? To on był kręcony w tym. A nie, tu już byliśmy. On był kręcony w tym. W Polsce, w ich tam... No, mieli taką chatę wywaloną wielką. W Polsce ich dokładnie. Otworzyły się od drzwi. Chyba będę mogła wyjść. 208 zamknięty. Kocham to, jak się przychodzi do szkoły nagle z dupy. Tak mi się kojarzy. Tak mi się, słuchajcie, kojarzy ten teraz Outlast. Ile mi krwi napsuł w tej szkole. Aha, wynajął. O nie. Co tu jest? Okej. O, deska. Boże, to były czasy. Okej. Jestem jakby w szkole, ale czemu oni wyglądają jak... Okej. Go away! Wow, mocne. To nie mogę przejść przez nich. Aha, nie mogę wyjść. Ale przez nich przejść też nie mogę. Co jest? Już się zaczynają jakieś zagadki, czy mi się wydaje? No, była. Było dużo w domu wielkiego brata, ale to aż przeraża, że to tak niszczeje. Fajnie pokazane. Fajne pokazane to, jak po prostu osoba jest ofiarą bullyingu. Bardzo fajnie pokazane. To, jak się czuje.
Myślę, że każdy chociaż raz w trakcie swojego życia miał taką nieprzyjemną sytuację, mniejszą lub większą, ale ja należę do tych osób, które miały bullying w podstawówce. A raczej w gimnazjum. Dokładnie po zajęciach. Otwieramy. Coś czuję, że to jakby oczy, które się na mnie patrzą. O kurde. Chyba się udało. Głupia ferma. Ja się. Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. To, że mnie coś w ogóle goni, ja nie wiem, dokąd mam iść. To jest przerażające, nie? Biegnę w kółko. Trzeba chyba stąd wyjść. Kurde. Ojej, ja tu mogę umrzeć? Ty, mogę tu umrzeć? Ale jaja. Komenda zgon nie działa z wiadomych celów. Została wyłączona, będzie włączona na innym streamie. Zapomniałam wam powiedzieć. Czy w ogóle ona mnie miała zabić, czy ja zepsułam to? Ale chyba mnie miała zabić. Super Spike, dziękuję, że wrzucasz. Aha, dobra, czyli... Uda mi się, tak siku chcę. Jezus! Dobra, to było... Ojej! Ja dużo wody teraz piję, kochana. Kiedyś to ja w ogóle nie piłam wody, więc nie miałam, jak chodziłam dwa razy, trzy, max cztery razy w ciągu dnia do toalety. Ale piję wszystko git. Fajnie, że ona ocenia moje poczyniania, że już ma dość tego, że zabija na trzeci raz. Idę do toalety, zaraz wracam, kochani.
Dobry tygrys. Chyba to wprowadzę. Dobra, spróbuję. Skroiłam. Don't run. Nie uciekaj. Kurde, nie wiem za bardzo, jak mam tutaj. Chyba jestem w dobrym miejscu. Dobra, udało się, słuchajcie. Znajdź to. Czyli co? Znajdź to. Po prostu mi powiedz, czego szukam. Znajdź to. Nie mogę tego zbadać. Tego też. Bo już to zbadałam. Fajnie, że gra mi oznacza, co zbadałam, a czego nie. No dobra, jednak nie, gra mi nie. A, to jest jakiś chłopak. That's right. Amelie. Hmm? What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a second. My class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Cześć, Ansel. Witaj serdecznie. Elko. A bym się nie zdziwiła, jakby ona była dla tej Mai bardzo ważna, ale to by wyszło w końcu gry. 31 stycznia. Od rana nie byłam w dobrym nastroju. Próbowałam zatracić się w graffiti, ale jakoś tego nie czułam. Może to dlatego, że pokłóciłam się dziś rano z mamą? Pewnie nie. To nie była nasza pierwsza kłótnia. Od dawna wiem, że doceniamy odmienne rzeczy. Czy to dlatego, że dokuczali mi koledzy z klasy? Wątpię, nie znają mnie. Po prostu wyżywają się na innych z powodu własnych problemów. To z pewnością dlatego, że straciłam tę wyjątkową osobę i nadzieję, którą mi dawała, prawda? Dlatego tak się czuję? Nigdy wcześniej nie byłam w takim stanie. Okej, czyli zakochała się. A zaraz będzie plot twist, że jednak to ja nie żyję.
Test ciążowy, wynik pozytywny. Czyli była w ciąży. I on ją zostawił wtedy. O kurde, ciekawe. Wychodzi na to, że była w ciąży z tym chłopakiem. That book you wanted. I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Już ją widzę. Kettenstadt. Miasto przeklęte przez czarownicę? Upadek miasta to wina magii? Kettenstadt nadal odnotowuje gwałtowny spadek liczby mieszkańców. Wskaźnik urodzeń wynosi zaledwie 0,7. 0,7. A to mniej niż połowa średniej krajowej w Niemczech. 1,6. Również poronienia są na poziomie 31%, czyli ponad dwukrotnie wyższym niż wynosi średnia, 15%. Gospodarka jest w ruinie, a niegdyś kwitnące miasto przemysłowe dwukrotnie nie zdołało przeprowadzić rewitalizacji. Wielu badaczy okultyzmu wskazuje na wiedźmę jako przyczynę spowolnienia gospodarczego w Kettenstadt. Czarownica była Japonką, która wykorzystała swój dar jasnowidzenia, aby wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta w latach 30. XX wieku. Naukowcy uważają, że padła ofiarą linczu. Uważa się, że przed śmiercią rzuciła na miasto klątwę, hamując jego rozwój. So, it is a curse. But why me? Why do I have to be cursed like this? Znajdź to. Powiedz mi, czy to ty rzuciłaś klątwę. Znajdź to. Find what in a place like this? No dobra. Polowanie na czarownicę z Kettenstadt. W latach 30. niemieckie miasto Kettenstadt przyciągało bogatych przedsiębiorców i cieszyło się okresem dobrobytu gospodarczego. Jednak za tym sukcesem kryła się podobno Japonka, która wykorzystała swoje jasnowidzenie i mistyczne moce, by kierować przedsiębiorcami. Stała się znana jako czarownica z Dalekiego Wschodu i była wielce szanowana przez naród niemiecki. W 1947 przedsiębiorcy ponieśli jednak ogromne straty. Wielki pożar rozprzestrzenił się po ich parkach przemysłowych, przez co stracili większość swoich fabryk. Czarownica z Dalekiego Wschodu, która przybywała akurat w szpitalu, popełniła samobójstwo, skacząc z jego dachu. Zdiagnozowano u niej nieznaną chorobę i wielu wierzyło, że to pożar doprowadził do jej szaleństwa. Niektórzy obywatele twierdzili jednak, że to było z powodu polowania na czarownicę. Uważali, że wzrost znaczenia czarownicy rozgniewał burmistrza, który wykorzystał chaos wywołany pożarami jako przykrywkę dla morderstwa.
nie ma dowodów na poparcie tego twierdzenia, a wielu uważa je teraz za zwykłą teorię spiskową, lecz burmistrz zdołała odzyskać wpływy w mieście po śmierci wiedźmy. Od tego czasu obywatele zaczęli wierzyć, że jakikolwiek pech jest wynikiem działania wiedźmy. Ciekawe. I pewnie ta wiedźma mnie goni. Zobaczmy dalej. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Co w ogóle sądzicie o tej fabule? Ciekawa, nie? No, mi się też bardzo podoba. Jest taka niejednoznaczna. Tu już chyba jest wszystko. Chyba trzeba iść znowu do tej... Wszystko w porządku, Anita? Nie odpisywałaś, więc się zmartwiłam. Wybacz, myślałam o Mai. Nie jestem pewna, czy o tym wiedziałaś. Ale Maję prześladowano w szkole. Wiem. Ale mówiła, że wszystko gra. Pomyślałam, że nie powinnam na nią naciskać, a potem było już za późno. Dlatego nic o tym nie powiedziała przed śmiercią. Szkoda, że ze mną o tym nie porozmawiała. Może nie uważała mnie za przyjaciółkę. Ciężko jej pewnie było o tym rozmawiać. Ta główna bohaterka chyba też o tym nie wiedziała. Ciężko się mówi o takich rzeczach. Maya's locker. No, it's not here. Dokładnie. It wasn't here before either. No i właśnie niestety, ale często tak jest, że wstyd, poczucie winy albo właśnie umniejszanie temu, co kogoś spotyka i brak rozmowy właśnie są wyzwalaczem takich turbo negatywnych rzeczy. Być może, gdyby powiedziała o tym komuś bliskiemu, właśnie nawet dziewczynom, może by no, bardziej pomogło, nie? Uchroniło ją przed konsekwencjami tego, że nikomu nic nie powiedziała.
What? My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? O matko, i weź tu wymyśl coś. Damy tak jak pinę. A może czekajcie, może te daty urodzenia 1947. Co tam było ważne? Albo pandemia 2020 to było, nie? Czy 21? Kurde! O Jezus, diabo! A ta dziewczyna kiedy umarła? Może tu gdzieś znajdziemy odpowiedź. Amelie's locker. Yes. It's just a novel. Wait a sec. Może jeszcze nie mogę jej otworzyć. Może właśnie jeszcze nie jestem gotowa, żeby ją otworzyć. Wait. Co jest napisane? Nie ma tu nic. Dwa. Tu mamy dwa. Jeden. Dwa, jeden. Trzy. Dwa, jeden, trzy. Zero. Dwa, jeden, trzy, zero. Spróbujmy. 2130. Okej, okay, ale to może być od drugiej strony. Czyli 0 3 1 2. I know what's inside. And I can't. Boże, jak szybko poszło. Here it is. What's this letter? Nie, nie wierzę w to, co się dzieje, normalnie jak nie ja. Widzicie, zmieniłam dietę, jestem geniuszem. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful. Moja droga Amelie. Dignified. Pamiętasz, gdy mówiłam, że chciałabym być jak kwiat wiśni? Być piękną i godną przez ulotną chwilę, po prostu oddając życie, odważyć się zakwitnąć, wiedząc, że to nie będzie trwać wiecznie, a potem opaść pełna koloru? Chciałabym, by moje życie tak wyglądało. Chcę doświadczyć prawdziwego piękna, choćby tylko przez chwilę. Poznałam kogoś, przy kim poczułam się inaczej. Pokazał mi zupełnie nowy świat, przepełnił nadzieją. Miałam szczerą nadzieję, że pomoże mi odnaleźć nową wersję mnie samej. Czułam to całym sercem. Ale ludzie nas nie rozumieli. Nie chcieli tego od nas. Koniec końców pozbawili mnie nadziei. Odebrali mi go. Didn't want that from us. It
end. They took my hope from me. They took him away. Ludzie, którzy nie potrafią zaznać piękna, szukają pocieszenia u innych. Boją się każdego, kto jest inny. Nienawidzą ich. Próbują ich zniszczyć. Dłużej tego nie zniosę. Chciałabym, abyśmy mogły razem uciec z Emily. Tylko ty i ja. Maya. To ja już nie rozumiem. To one miały romans ostatecznie, czy co? Wiesz, ja myślałam, że ona... No, chłopaka. I ten chłopak, coś się wydarzyło, że ten chłopak ją zostawił. Najprawdopodobniej przez ten test ciążowy. Tak mi się wydaje. She was asking Amelie for help. But I just... Maya, you have everything. You're way more talented than me. So, why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Okej, czyli była zazdrosna o tą przyjaciółkę. O Emily, okej, już rozumiem. Ale to nie było powodem jej zabójstwa. Ostatecznym. Myślę, że sytuacja w domu. To, że ją chłopak zostawił. Nie, to chłopak zostawił. Nie, złą sytuację w domu miała Emily chyba. To Emily chyba w ciąży Maya była. Bo przy tym malowidłu był śmietnik i w tym śmietniku było to. Więc, a Emily była tam, gdzie czytaliśmy, tak jakby w tych pokojach, chodziliśmy po pokojach i ona ma brata, który dziwnie się na nią patrzył i chciała uciec jak najdalej od niego. Więc okej, to Emily miała taką dziwną sytuację w domu, natomiast Maya zakochała się w kimś, ten ktoś zrobił jej dziecko, na razie tak rozumiem, i ją zostawił. Tak ja to rozumiem, zobaczymy jak gra nam dalej powie, bo może się okazać, że całkowite złe wnioski zostały wyciągnięte. To wszystko twoja wina. Tak myślałam właśnie. Teraz weź biegnij tutaj jakieś miejsce normalne. Okej. Dobra, czyli kręcimy się w kółko. Dobrze wiedzieć. Ale słyszę, że ona za nami biegnie. Chyba przed siebie. Albo i nie? Ja już nie wiem, powiem wam szczerze, biegnę na pałę. Wokół.
kurde, przepraszam. No dobra. Musimy tam wejść i znowu uciekać. Czyli tak jakby ona uciekała przed swoimi lękami. W lewo mówisz? I teraz gdzie? Wow! No cóż, nie może być łatwo. Dobra, jeszcze raz. Gdzie my tu mamy iść? Nie. Idziemy do przodu. Tu? Nie. Okej, ona do nas idzie. Spoko. Czyli wchodzimy tu. Dobra, i teraz mówiłaś w lewo, nie? Wydaje mi się, że tu jest klucz. Boże! Nie mogę wyjść. O. O, udało się. O. Już miałam ciary już. Powiem wam szczerze, że im dłużej mnie to goniło, tym... Jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Well, why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Oh, wait, Anita, calm down. Oh.
Jak dla mnie to jest dopiero początek historii. Taki iceberg. Wydaje mi się, że tam było coś jeszcze. Coś, co jeszcze nie zostało odkryte. Że wiele powodów złożyło się na to, że Maya odebrała sobie życie. A moim zdaniem nasza główna bohaterka ma szok pourazowy. Zespół stresu pourazowego. Znajdź to. Co mogę zrobić, żebyś mi wybaczyła? Proszę, Maya, powiedz mi. Dlaczego nic nie mówisz? Jogurt z borówkami. Jogurt naturalny z borówkami i otrębami. Musiałam coś zjeść, bo na kolację coś trzeba zjeść. Udałam się na dach willi. Nie mogłam powstrzymać się od myśli o dziewczynie, która popełniła tam w zeszłym roku samobójstwo. Właściwie to zabiło się tutaj wiele dziewczyn. Podobno wszystkie były nastolatkami. Teraz to miejsce jest znane wśród tych, którzy chcą ze sobą skończyć. Patrząc w dół, z dachu, wiedziałam, jak wysoko byłam. Myśl o lekkim wietrze, który mnie spycha, sprawiła, że poczułam lekkie mdłości. Czy się nie bali? Co się działo w ich głowach? Czy od czegoś uciekali? A może gdzieś zmierzali? Krąg. O matko, mnie przerażają takie lalki. Nawet się nie waż iść na zewnątrz. Bez przyszłości. Bez nadziei. Bez wyjścia. Bez nadziei. No dobra, czyli tu nie wejdziemy. Bez wyjścia. Dziękuję. Pozdrów serdecznie. Dobra, chyba. Gra mi każe iść tam. Bo w czyimś domu jestem. W takim malutkim mieszkaniu. Ciasne, ale własne. Kibelek zadbany. Szkoda, że nie widzę odbicia swojego w lustrze. Byłoby fajniej. Uhuhu.
Nie, dwa kieliszki. Okej. Brudne talerze. Na pierwszy rzut oka nic, co? Zamknięte. It's locked. Boiler. Nic nie widzę. O, jednak widzę. 29 grudnia. W końcu straciłam z nim kontakt. Nigdy więcej go nie zobaczę. Myślałam, że to będzie dla mnie szczęśliwe zakończenie, ale to wszystko to tylko sen. Jednak nie straciłam wszystkiego. Wciąż mam moje dzieci. Moje słodkie, małe aniołki, które zaświetlają moje życie. I widzę, że mama też miała depresję. Czyli tak to się zaczęło, okej? Patrzcie tu. Pizza, cola, wino, butelki. Już więcej leków. Mój nowy mężczyzna pojawił się dzisiaj u mnie z pizzą. Dzieci zdecydowanie potrzebują ojca, ale nadal go nie akceptują. Wyglądał na zirytowanego, kiedy wychodził. Mam nadzieję, że mnie nie nienawidzi. 22 lutego. Moja córka narysowała zdjęcie naszej rodziny. Uśmiechamy się i trzymamy za ręce. Chciałabym, żeby jego też narysowała. Może nie zdaje sobie sprawy, że on może dołączyć do naszej rodziny? Jest mniej bystra niż inne dzieci w jej wieku. Jestem pewna, że wkrótce je dogoni i wyprzedzi. Wiem, jak wychować dziecko. Jestem dobrą mamą. Nie jestem jak moja bezduszna matka, która mnie wychowywała. Nie będę napełniać moich dzieci nienawiścią i strachem. No dobra. Co my tu mamy dalej? 7 marca. Pojawił się ponownie z uśmiechem na twarzy i pizzą z jego nowego miejsca, którym się zachwycał. Ta jednak nie smakowała mojej córce. Jest bardzo wybredna. Powinnam prawdopodobnie nauczyć ją jeść rzeczy, których nie lubi. Wiem, że byłam zmuszana do jedzenia rzeczy, których nienawidziłam, kiedy byłam dzieckiem, ale tak chyba trzeba. 22 marca. Moje dzieci w końcu strzeliły przy nim focha. Był wyczerpany pracą i powiedział, że chce się po prostu zrelaksować. Sprawia, że czuję się tak dobrze, ale nie mogę zrobić tego samego dla niego. Może nie jestem wobec nich wystarczająco surowa. Potrzebujemy go do szczęśliwego życia, a ja potrzebuję, aby one to sobie uświadomiły. Wiem, że to pewnie trochę szorstkie, ale może jeśli przez chwilę nie będą widziały światła, to w końcu zobaczą światło w nim. 12 kwietnia. Powiedział mi, że walenie w drzwi szafy utrudnia mu odprężanie. Gdy tylko przez chwilę były cicho. Wszystko było dobrze. Co jest z nimi nie tak? Już nas tak często nie odwiedza jak kiedyś. Jeśli czegoś nie wymyślę, mogę go nigdy więcej nie zobaczyć. Co ja nagle taka malutka jestem?
czyli na siłę próbowała z kimś być. A dzieci też muszą się jakby zasymilować. To nie można tak po prostu kogoś wprowadzać do życia, uważam. Tak szybko. Ja nie byłam w takiej sytuacji nigdy. No ale wydaje mi się, że pewne dzieci potrzebują więcej czasu, aby kogoś wprowadzić do swojego życia. O Jezus. Dziewiąty maj. Wydaje mi się, że wszystko idzie dobrze, odkąd zaczęliśmy umawiać się na randki. Martwił się o moje dzieci, więc kupił mi kilka książek i zabawek. To powinno wystarczyć, żeby się czymś zajęły, prawda? Ostatnio tak dużo wychodziłam, że trochę zaniedbałam to miejsce. Powinnam posprzątać, ale po powrocie nigdy nie mam energii. 25 maj. Skontaktowało się ze mną Centrum Opieki nad Dziećmi. Myślę, że jakaś cipska osoba w moim budynku zgłosiła, że słyszała w moim domu płacz dziecka w nocy. A co oni widzą? Ostatnio rzadko do mnie dzwonił. Czy moim przeznaczeniem jest samotność? Wszyscy inni cieszą się życiem, podczas gdy ja pracuję nad wychowaniem dzieci. Dlaczego nigdy niby ja mam być tą złą? Gdybym nie miała dzieci, może właśnie teraz planowałabym letnie wakacje z przyjaciółmi. Nic już nie ma znaczenia. Po prostu pełznę przez życie. Wiem, co się dzieje w szafie, ale nie mogę patrzeć. Chcę tylko być szczęśliwa. Co w tym złego? Mam dość. No cały czas się skupia na tym facecie, nie? Paniczny strach przed byciem samą. Stop. Jezu, jakie dźwięki. Pani Krista Plannert. Pomimo licznych prób kontaktu nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Rozumiemy, że nie ma Pani zamiaru rozwiązać tego problemu. Narusza Pani postanowienie artykułu 1631 ustęp 2 niemieckiego kodeksu cywilnego. W związku z tym sąd federalny polecił nam odebrać Pani dzieci. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o jak najszybszy kontakt z nami. Frank Fischer, Centrum Opieki nad Dziećmi w Kettenstadt. Ale creepy. Czyli w szafie miała swoje legowisko. Ciało chłopca znalezione w lodówce. Matka aresztowana 4 sierpnia. Ciało chłopca znaleziono 4 sierpnia w lodówce w domu jego 41-letniej matki. Osoby A, która została aresztowana przez lokalne władze za porzucenie ciała. Osoba A twierdzi, że zamknęła syna w szafie na ponad dobę, aby go ukarać. Kiedy zauważyła, że rano się nie ruszał, ukryła jego martwe ciało w lodówce. Śledczy przeprowadzają sekcję zwłoka, by ustalić przyczynę śmierci. Według dochodzenia córka osoby A podbiegła do domu sąsiada, aby zadzwonić na policję i zgłosić zaniedbanie matki. Kiedy detektywy przybyli do domu, odkryli w lodówce ciało jej brata i aresztowali matkę po tym, jak przyznała się do przestępstwa. Ale gruba akcja. Ja pierdzielę.
zabiła dziecko. Czy była jej matka? Dobrze, Spike, idealny moment. Najprawdopodobniej matka naszej głównej bohaterki zabiła dziecko, czyli brata tej dziewczyny, wkładając go do lodówki, żeby się uspokoił. I ona to zgłosiła do odpowiednich organów. Tak to zrozumiałam. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Jeszcze nie wiemy, co ma z tym wspólnego Maja, bo za faktem, że przyjaźniły się Amelia, Maja i ta dziewczyna. Ja pierdzielę. Przyjaźniły i były o siebie zazdrosne, ponieważ Maja miała więź większą z tą Amelią. No i nasza bohaterka czuła się nierozumiana. A teraz dowiedzieliśmy się co nieco o jej przyszłości. Kurwa. Nie, nie, nie działam, bo ślepy ruch. Musisz nadrobić, Skoda. Streama, tę część, kiedy ci nie było, bo no gra jest pojebana. Oj, kurde, sorry. Gra jest naprawdę mocna i zaczyna się tak w sumie od rzeczy, która wydaje się jasna, ale im bardziej się zagłębiasz w temat, tym jakby więcej jest niewiadomych i tak naprawdę... Aż mi jej szkoda, że ja tak męczę i umieram. Jezus, to i się zaczyna.
Dajcie mi, kochani, chwilkę, ja pójdę tylko do toalety. Dobra, już wróciłam. Weź teraz. Dobiegnij tam, gdzie trzeba. Dobra, czyli trzeba się wrócić na pewno. I teraz tak. Chyba jakiś żart. Najgorzej, że nie wiem, gdzie mam biec. Dobra, wracamy się. Już byłam prawie w odpowiednim miejscu. Jest, to to. Nie! Nie mogę tu dojść teraz. Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Musimy stąd wyjść, no. Dobra, czyli rozumiem. Czyli wydaje mi się, że najpierw muszę dojść do tej komody. Z tej komody to wziąć i biec tak, żeby trafić do tych zamkniętych drzwi, gdzie nie mogę wejść na początku. Chyba tak będę musiała to zrobić. Tylko, że moja orientacja w terenie jest dramatyczna i musicie się szykować, że wydłuży nam się rozgrywka jakieś 20 minut. Także, sorry. To tu było, nie? O nie! O Jezu! Nie w tą stronę pobiegłam. Właśnie tego się obawiałam, nie? Właśnie takich momentów w grze z tym bieganiem.
Ja też mam coś takiego, że ja trochę wpadam w panikę, nie? Jest, dobra. Jestem tu. Chyba ona teraz stoi niepotrzebnie. Dobra, jest tu. Doszłam dalej? Czy nie? O, udało się chyba. Chyba się udało. Biegniemy prosto chyba. Chyba jednak źle. Ja wiem. Żebym nie musiała być od nowa, boję się tego. Nie, jakby tam mi gra każe biec, bo jest zamazanie ekranu. Nie biegnij. Jezu. Na mnie już nie goni. Właśnie dużo rzeczy się wyjaśnia teraz, wiesz? Jestem tu. Kurwa mać. Ja pierdzielę. Już jestem zmęczona, nie? Ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie mam iść, nie? Bo ta baba za mną goni. Dobiegłam do tych drzwi właśnie, do których miałam dobiec. Ale te drzwi nic mi nie mówią, nie? Jest napisane nie biegnij. Ale...
ludzie. Okej, czy ja tu muszę szukać? Mówcie mi, że od nowa. Bo jak to będzie od nowa, to się wkurzę, nie? Nie! Ja pierdzielę! Tak, w końcu się uda, kochani. Tu było drugie. Tylko ona przystaje przy każdym, nie? To przystawanie mnie wkurza, bo tu nie ma czasu na pierdoły. Mam 3. Dobra, jest tu. Kurwa. No i o tekstury oczywiście musiałam, nie? Bo mnie była sobą.
Na pewno coś będzie, na pewno coś już będzie. Chyba już wiem, gdzie to powinno być. Kurwa, kurwa, kurwa. A ja wyklinam. Czemu mi to robią? No ileż można? Jezu, już po mnie, nie? Ja pierdzielę. Bo w kozi luk weszłam, słuchajcie. Bo tu się nie da cofnąć w tym miejscu. Ale dobra, spoko. Już mniej więcej wiem, gdzie to jest. Trzeba znaleźć tylko to jedno. O, w sumie. Specyficzny metalowy dźwięk, dobra. No jest, przy samych zdjęciach. Ale to jak perfidnie przy tych zdjęciach jesteś. You're into art, right? You could audit an art class. Boże, już mnie ta gonitwa męczy. Bo tu. Chyba wiem, gdzie to było. Chyba zobaczyłam to. Ha ha ha!
Ja już nie chcę tego robić. Nie ma, ale mam wrażenie, że to jest coraz ciemniej. Jest tu jedno jeszcze. Jak znam swoje szczęście, to ja pewnie biegam przy tym, nie? Też tu byliśmy. Jeju, trochę sobie pobiegamy, kochani. Kurde, nie, w tym miejscu zawsze. Ja pierdzielę, już przepraszam was, no. Zawsze jak biegnę w tym miejscu, to ona mnie zabija. Zawsze. Jeszcze raz. Dobry pomysł. I really like what you drew me way back. Dosyć łatwo, bo to jest to. You could audit an art class.
No. Tak, coś się obawiałam tego. Jeszcze słuchajcie jedno. Rzeczywiście jak zwalniam, to mam wrażenie, że jest trochę mniej pierdliwa. Ale dalej brakuje nam jednego zdjęcia. Goni dalej, ale jakby daje mi czas. Thank you.
dalej? Gdzie to jest? Do tej komody, no. Dobra, spoko. No i chyba już mam wszystko, czy nie? Tylko gdzie te drzwi są? Tu były. I co? Patrz. No nie. Byłam przy tych drzwiach. Ale słuchaj, wzięłam wszystkie malunki i miałam iść do drzwi. I doszłam do tych drzwi. Więc ja nie rozumiem, o co chodzi. No pierwsze. Bejba. Więcej, kurde.
Dwa mam z miejsca. Trzy. What's that? Oh, you like what you see? A ja się plułam. Fuuu, bro. No bo kichałam. Dziękuję. Starałam się. Dobra. Tu gdzieś będzie ta czwarta. What are you hiding inside? No nie, no przecież ja pierdolę. Przecież to było prawie ogarnięte. Dobra, ja to przejdę. Słuchajcie, ja to przejdę. Dzisiaj piątek, mam czas. Dokładnie. Ale spoko, już wiem, gdzie są cztery, nie? Czemu? A mi się wydaje, że dobrze pójdzie. Dobra, dwa. Dwa. Tu jeszcze trzy łańcuchy są. No to jest stream, to będzie, kochani, dla wytrwałych, nie? You're way too hard on yourself. Dwa łańcuchy. Kurkuma. Ja właśnie nie, bo mnie ciekawi ta gra, w sensie ja jestem ciekawa rozwiązania, nie? I to właśnie to rozwiązanie sprawia, że ja nie jestem nawet zmęczona tym, że ciągle to powtarzam kilka razy. Jak w każdej innej grze już bym miała takie... To tutaj? Kurwa. Ile tam było łańcuchów z Cody? Jeden łańcuch, jedno zdjęcie. Thank you.
Wiem. Fuck! Boże, wpadam w panikę. Wpadam już w panikę, widzicie to? Już wpadam w panikę, bo już mam pulsy normalnie, słuchajcie. Wracamy w punkt wyjścia. Tu jest łóżko. Widzicie, że jest łóżko. Może właśnie to łóżko jest takim. Wyobraź, że te miejsca się podświetlają. Co nie? One się podświetlają też. I to łóżko było w tym jakby miejscu. Powiem szczerze wam, że nie wiem, gdzie jest ten. Że jest to, myślę, najtrudniejszy moment w grze. Cody, chciałaś Outlasta? Tu masz. Nie ma pryt, ale jest Armageddon. Za darmo, tak. Tylko na PlayStation 5. Ja już się w sumie tak pogubiłam, że ja już nie wiem, gdzie jest ta baba, która mnie goni. Kurde!
widzicie zawsze, jak dochodzę do tego momentu, w tym miejscu, to jest ślepy zaułek i giniesz z automatu, nie? Ja powiem, że masakra. No ale dobra, dużo rzeczy na pewno przebiegamy. You're into art, right? You could audit an art class. No właśnie, znam te cztery. Ale nie wiem, gdzie jest to piąte. Dobra, jeszcze jest taka komoda. Boże, wiem mniej więcej, że jest, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie. W którym ona jest w miejscu. Kurwa mać! Wyszło mi z 202. Ale spoko. Będzie, kochani, speedrun. Tak zastanawiam, kurde, gdzie jest ta jedna. Jezus. Dzięki, Spajki. You could audit an art class. Teraz jak na złość nie mogę znaleźć za żadnej. What are you hiding inside? Okej, wiem. Thank you.
Aha. Fajnie tam stała i nagle... Ale walizkę już chyba mam, czy nie? O, numerami mi powiedz. 213, tak? Kolorowa półka. 213. No ja pierdolę, w tym samym miejscu zawsze. Dobra, jeszcze raz. Najlepiej podawaj mi po kolei pokoje. Od 207 na przykład. I odhaczaj które, nie? Czyli. Odhaczymy chyba tu, po tej stronie. Jest ta komoda? A nie. Nie, lista to zły pomysł, bo... się zleje. Aha, okej. I really like what you drew me way back. No ja tak samo, tylko ja sobie wchodziłam tutaj, wiesz. Dobra, dwa. Słuchajcie, dwa są. Dobra, z walizki, z komody i z tej szafy.
Mam. Co teraz szukam? Bo komodę... no Jezu, ale ja teraz nie wiem, w których ja pokojach byłam, Spike'i, w których nie. Przecież ja mam czas patrzeć. Po numerach, w których byłam. Co w 213? Gdzie to było? No komoda już była. Komoda była. No to już mam. Mam komodę, walizka. Komoda, walizka i szafka. Dwa razy na lewo. Ja to chyba przejdę sobie na spokojnie. Coś 211 było? Ale ja już z tej komody wzięłam! No i chuj mnie zajebie. Już jestem zabita, nie? O, przeżyłam. No Boże, mówię wam co było, a wy dalej gadacie. No. No, 200 ile? Ty, a może tu powinnam wejść? O! Jezu! Ja będę normalnie, jak macie... Nie, tylko nie tu, nie, 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 o!
Jezu, mnie już normalnie oczy bolą, nie? No, gdzie to jest 207 pierdolone? Dobra, dawaj 207. 211. 212, o Boże, znowu tu. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. A 211 może być? Dwieście... dziesięć... 208... 209... O kurwa, kurwa, bo. Jeszcze raz. No a gdzie było 208? Dobra, do 208 mam wejść. Wiem, że weszłam do 205. Dobra, 208 teraz. Czekajcie, bo ja muszę wyjść najpierw. Czemu znowu tutaj? Nie. Bo jakby mnie ona nie goniła, to ja bym normalnie ogarnęła. Wcale nie minęła godzina, przystać. Dopiero pół godziny. Ile? 208, tak? Dwieście siedem? Dwieście osiem. Dobra, i gdzie to jest? Jest, dobra. What's that? Oh.
Tak blisko jeszcze nigdy nie byłam. A 207 jest tu. Gdzie to jest? Ale... A to w szafce... Przecież już żeśmy zabrali z szafki. No zabraliśmy z szafki! Szafka już jest zabrana. 211, dobra. O Boże. Jest ta jebana komoda. Czy już mnie goni, czy nie? Ale ja nie wiem gdzie, znaczy ja nie wiem jak tam dojść. Pierdziele, słuchajcie, się poce jak świnia, nie? Jest. Ona jest taka zmęczona, nie? To się normalnie... Ja to padłam tak normalnie na kolana jak ona, nie? A ja muszę sobie zrobić przerwę. Ja muszę trochę się rozchodzić. O Jezus. O Matko Boża. Ale ta godzinka zleciała. Czekajcie, zjem sobie ten jogurt. Kochani, idźcie sobie po herbatkę chwilę, poczekam na was. Czy po coś do jedzenia, bo się nabiegaliście po ciężkim treningu. Grubo. Chyba. To wyobraź sobie, że osoby z problemami psychicznymi, chorobami mają taką gonitwę cały czas. Chyba. Dajcie mi chwilę, ja idę do toalety. Za sekundkę lecimy dalej.
Dobra, wróciłam. Ja ci powiem, że też mam dość słowa komoda. Za szybko go nie wypowiem. To będzie taki, wiecie, smutny sen. Dobra, no to lecimy dalej. Bo tych emocjach musimy trochę wystygnąć. XXI luty. Ostatnio bardzo pochłonęła mnie praca. Postanowiłam namalować dziewczyny, które skoczyły z dachu willi. Chciałabym wierzyć, że opuściły to miejsce dla czegoś lepszego. Może wreszcie uwolniłam się od rozpaczy, ponieważ nigdy nie czułam takiej inspiracji. Włożę w to dzieło całe serce. 4 marca. Moje graffiti na dachu jest prawie gotowe. Możliwe, że to moje największe dzieło. A co to będzie, kiedy już się skończę? Czy uda mi się wymyślić coś jeszcze lepszego? Jak długo będę cieszyć się sławą i pochwałami, które teraz dostaję? A co jeśli za jakiś czas czeka mnie rozpacz i rozczarowanie? Smutek, który ogarnął mnie wcześniej, wdarł się z powrotem do mojego umysłu. Chyba zawsze tam był. Kto wie, jak często będzie się pojawiać. Ta myśl sprawia, że cierpnie mi skóra. Może powinnam skończyć, póki wciąż jestem szczęśliwa, zostawić po sobie dobre wrażenie. Chciałabym móc z kimś o tym wszystkim porozmawiać. To jest końcówka? Gry? To pasuje, że taka walka z bossem, nie? Pod koniec. No, zaschło mi w gardle też. Teraz boję się stąd wyjść. A zamknięte. A, tu. Dnia 12 marca około 13 Maja Ako Handeburg, popularna artystka grafiki o pseudonimie Sibi, została znaleziona na terenie bloku mieszkalnego w Kettenstadt. W szpitalu stwierdzono jej zgon. Śmierć 18-letniej dziewczyny jest szokiem nie tylko dla członków społeczności, ale także dla wszystkich, którzy znali jej twórczość. Władze uważają, że przyczyną śmierci mogło być samobójstwo, ale biorąc pod uwagę popularność donatki i brak sygnałów ostrzegawczych w odbiorze jej rówieśników, nie wyklucza się udziału osób trzecich i śledztwo prowadzone jest na pełną skalę. Wait. She killed herself half a year ago? And that means I've been here this whole time. What'll it take for you to forgive me? Please end this. Just let me die. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. She did notice me.
Okej. O kurde. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Chyba będą wyjaśnienia. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Ja bym się nie zdziwiła, jakby ona się zabiła. Chociaż nie chciałabym tego. Czy może ktoś tu przyjdzie i ją uratuje? Anita, what's up? I'm sorry, Emily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone had said. I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Emily. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita! To ile ona tam siedziała? Mówiła pół roku. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me.
No i powiedzcie mi, co sądzicie o tej grze, bo ja wam powiem, że mega turbo ładunek emocjonalny nagłaśnia bardzo, bardzo mocne problemy. Uświadamia społeczeństwo. Trzeba pamiętać, że nikt, kto prosi o pomoc, nie jest słaby. Właśnie jest silny, bo dzięki tej sile możemy żyć. Więc zawsze, kiedy ktokolwiek czuje się źle, to warto jednak rozmawiać i uświadomić sobie, że nigdy nie jest się w 100% samemu. Z tego, co widziałam, to Mai dokuczano w szkole, związała się z jakimś chłopakiem. Zaszła w ciążę, bo widziałam test pozytywny i po prostu to wszystko się nawarstwiło i skoczyła. Tak to zrozumiałam. Także po tej grze jestem pewna jednego, że na pewno chciałabym Silent Hilla obowiązkowo na premierę ograć. I może to będzie dwójka, to będzie coś poniekąd innego. Ale mam nadzieję, że więcej takich gier powstanie, jak ta, które będą jakby podnosiły do opinii publicznej problem związany z brakiem wsparcia w sytuacji kryzysowej. Tutaj tak wśród tych negatywów był ten pozytyw, bo się nie zabiła. Poczekamy sobie do napisów, może coś tutaj jeszcze będzie. Ale na pewno nie będziemy zaczynać dzisiaj The Last of Us, bo jest późno, a ja już nie mam siły na to. Więc The Last of Us sobie przerzucimy na poniedziałek na 19. A w niedzielę sobie zrobimy luźny stromek z Diablo. I ja mam tylko taki statement na koniec. Kryzysowy telefon zaufania 116 123. To jest bardzo ważne, aby mieć tą świadomość, że nawet jeśli czujemy się sami, to wystarczy zadzwonić pod ten numer bądź wyszukać pomoc przez telefon, nawet internet i zadzwonić. Jesteśmy anonimowi, mogą nakierować nas na odpowiednie działania, ewentualnie wysłuchać, aż będziemy gotowi na pomoc. To taki statement. Wydaje mi się, że wkrótce powstanie podobna gra z mężczyzną w roli głównej. Ale no tutaj fajnie, że jest kobieta, bo pokazują, że tak naprawdę szkoda, że nie ma dwóch bohaterów jednocześnie, nie? Mężczyzny i kobiety. Żeby pokazać, że nie tylko mężczyźni mają problemy i nie tylko kobiety je mają. Że obie płcie mają te problemy i każdego może spotkać trauma, z którą sobie nie radzą. Wiadomo, dla kogoś jakiś problem może wydawać się błahy, dla kogoś drugiego jest końcem świata i na odwrót. Każdy inaczej znosi trudne aspekty życia codziennego.
Połóż się, będzie ci lepiej. Idź pobiegać. Idź pobiegać, od razu ci się zrobi lepiej. Nie? No właśnie. No tak, ja się spodziewałam z kimś. Tak, idź się poruszaj, bo siedzisz ciągle w tym domu. To akurat jest historia jednej z bliskich mi osób, kiedy powiedziała, że coś się z nią dzieje. Przestań, weź, zmień dietę, idź na rower, w ogóle nie myśl o pierdołach, tylko skup się na pracy, na prawdziwym życiu, a nie się tam bawić w depresję. Przestań. No, tak, tak. To jest faktyczne, co usłyszała jedna z osób, które znam. No. No, dokładnie. Lepiej bym tego, kochani, nie ujęła. No, a jedna z bliskich mi osób usłyszała, że nie może iść do psychiatry, ponieważ to już ją skreśla z życia, bo przecież ona nie jest nienormalna i nie może iść do tego lekarza, bo już jest skreślona i już po prostu nie ma na niej ratunku. No, to jest normalnie prawdziwa rzecz, którą usłyszała osoba mi znana, nie? Od bliskich osób. I że to mnie tak dobiło, jak to usłyszałam, że powiedziałam, że będę mówić głośno i wśród znajomych, i na streamie, że tak jak ktoś ma raka i idzie do onkologa, tak jak ktoś ma problemy natury psychologicznej, idzie do psychologa, ewentualnie do psychiatry, w zależności od zaburzenia. I to nie jest wstyd, i to nie skreśla go z życia, a pokazuje, że jest odpowiedzialny i chce się leczyć. Dokładnie. 100% się z wami zgadzam, kochani. Tylko cieszę się, że jest taka gra. Cieszę się, że mogłam zrobić stream tylko i wyłącznie z tej gry. Bałam się, że będzie dużo za krótka, ale ja potrafię każdy tytuł wydłużyć i zrobić taki jeden stream, gdzie naprawdę skupiamy się na konkretnej sprawie, nie? Starałam się mnie śmieszkować, chociaż i tak było śmiesznie z tym jednym zadaniem. Więc no wiadomo, ale wyszło naturalnie. Natomiast, no już oczywiście od kolejnego streama Diablo wracamy do takiej śmieszniejszej narracji i dużo faz, więc będzie taki strumyk bardziej z jajem już. No okej, to dziękuję wam na dzisiaj. Strix, dzięki, że wbiłaś. Mam nadzieję, że już będziesz regularnie, że już tam u ciebie wszystko się krystalizuje i możesz z nami być. Spike, dzięki, świetnie się wywiązałaś z roli, jak zawsze. Veru, bardzo dzięki. Szkodi, Kaka, Rekusia z Kołchoza. I tutaj oczywiście Wemi, cieszę się, że byliście. Ja zapraszam was serdecznie na niedzielę, na 12 w południe będzie Diablo, jak nam zostanie czasu, będą chętni, możemy zmienić też grę na jakiś Fall Guys, żeby wszyscy pograli. A ja przypominam jeszcze o jedną rzecz, bo już będę oczywiście zamykać, harmonogram, żeby być oczywiście na bieżąco. I tutaj pozwólcie, że na sam koniec streama, zanim się wyłączę, przeczytam formułkę, bo bardzo mi zależy, żeby się kilka razy na streamie, oj, oczywiście ją zepsułam, żeby się żeby ostatnie moje słowo dzisiaj było odnośnie tej formułki. No nie ta, oj, nie ta też, matko jedyna. No, chcę wyjść profesjonalnie, wychodzi jak zawsze. No, ja tylko na sam koniec żegnam się z wami. Pamiętajcie, harmonogram, żeby być na bieżąco i wbijajcie na Discorda. Łapki w górę za poproszę na YouTube, jak macie ochotę. I przypominam, prośba o pomoc nie jest słabością, ale ogromną siłą.
Jeśli masz gorszy czas, nie bój się krzyczeć. Kryzysowy telefon zaufania 116-123 i pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Czasem trzeba mocno krzyknąć, żeby było lepiej. Także trzymajcie się, hosu, witaj i żegnaj jednocześnie. Zajebistego weekendu. Zapraszam w niedzielę o 12 i narka.